Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym wtorkowym śniadaniu z RODO. Dzisiaj mamy przygotowane dla Państwa kolejne odpowiedzi na 4 pytania, które pojawiały się najczęściej, czy tematyka była najczęściej z nimi związana. Po pierwsze, czy można ujawniać dane osobowe w zamówieniach publicznych? Drugie pytanie, czy przy wysyłaniu e-maila powinniśmy w wiadomości mieć poniższy przykładowy zapis? Trzecie pytanie, czy wywieszenie informacji o monitoringu jest wystarczające, aby spełnić wymogi RODO? Czwarte, czy można umieszczać dane osobowe pracowników na stronie www? Przechodzimy do odpowiedzi na pierwsze pytanie. Jak zwykle, gdyby pojawiały się dodatkowe jakieś pytania, kwestie wymagające wyjaśnienia, bardzo proszę o zadawanie ich na czacie. Czat jest otwarty, także można śmiało te pytania zadawać. Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że Prawo zamówień publicznych zostało znowelizowane tą naszą sławetną ustawą z 21 lutego 2019 roku, tak zwaną ustawą doprecyzowującą, czyli przystosowującą system prawa do stosowania przepisów RODO. W artykule 72 znajdziemy kilka artykułów, które zostały dopisane do Prawa zamówień publicznych. Przede wszystkim mowa o artykule 5 ustęp 5, który wskazuje, że zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w artykule 10. No, czyli przypominamy oczywiście, że to są informacje dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Udostępnia te dane osobowe zamawiający do upływu terminu do ich wniesienia. Chodzi tutaj o umożliwienie podmiotowi skorzystania ze środków ochrony prawnej. Także mamy jakby od razu odpowiedź na to pytanie w artykule 8 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Jak najbardziej udostępniamy dane osobowi, to ciekawe dane, bardzo wrażliwe, bo dotyczące przecież wyroków skazujących i czynów zabronionych. Zatem przepis prawa powszechnie obowiązującego w tym wypadku dokładnie koresponduje z artykułem 10 RODO i w tej sytuacji dane te są udostępniane. Ale nie jest to wszystko, co tak naprawdę Prawo zamówień publicznych mówi o ujawnianiu, ponieważ w artykule 8a ust. 6 Prawa zamówień publicznych wyraźnie mamy wskazane, że zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed bezprawnym rozpowszechnianiem. Oczywiście bezprawne rozpowszechnianie jest niczym innym jak przepisaniem definicji naruszenia ochrony danych osobowych, które znamy z artykułu 4 punkt 12 RODO. Jednym słowem, tam gdzie nie jesteśmy, w tych momentach, gdzie nie jesteśmy pewni, w tych sytuacjach, w których nie jesteśmy pewni możliwości zastosowania przepisów dotyczących jawności postępowania, ale o tym też za chwilę, musimy pamiętać o właśnie zapisie artykułu 8a ust. 6, który wyraźnie wskazuje, że te dane muszą być zabezpieczone przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zatem jeden przepis nie może rozciągać się na wszelkie kwestie dotyczące udostępniania danych osobowych. Warto zwrócić uwagę na zapis artykułu 96 ust. 3a Prawa zamówień publicznych, który wskazuje z kolei, co ciekawe, że zasada jawności, pamiętacie Państwo, zasada jawności, artykuł 3 Prawa zamówień publicznych, wyraźnie wskazuje ten artykuł, że zasada jawności nie ma zastosowania do szczególnej kategorii danych, czyli danych, o których mowa w artykule 9 ust. 1 RODO. Nie wiem, czy rzeczywiście dużo tych danych wrażliwych, tej szczególnej kategorii danych będzie pojawiało się w postępowaniach, w zamówieniach publicznych. Pamiętajmy przecież, że zgodnie z definicją szczególne kategorie danych, o których mowa w artykule 9 ust. 1 mówią o pochodzeniu rasowym, etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądzie, przynależności do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych, a także danych dotyczących stanu zdrowia, no, seksualności i orientacji seksualnej tej osoby również. Zatem trzeba byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy często w naszych zamówieniach publicznych takie dane się pojawiają. Natomiast pamiętać o tym musimy, że zasada jawności w tym wypadku jak najbardziej ulega ograniczeniu, zatem możemy spokojnie te dane anonimizować. Artykuł 143e ust. 2 Prawa zamówień publicznych z kolei jest dla nas na tyle interesujący i często te pytania się pojawiają ze względu na kwestię jakby prywatności naszych pracowników. W tym przypadku wyraźnie artykuł 143 wskazuje, że możemy i musimy przekazać informacje dotyczące naszych pracowników albo pracowników naszych podwykonawców w tych określonych sytuacjach, kiedy dotyczą one realizacji zamówienia publicznego. I tyle. To jest rzeczywiście przepis, który wprost nam mówi, co możemy zrobić. A gdyby jakiekolwiek pojawiały się wątpliwości albo kwestie sporne ze strony pracowników, no to jak najbardziej do tego jest inspektor ochrony danych, żeby przywołać właśnie przepis tego artykułu wskazujący na podstawę prawną, na legalność przekazania takich danych osobowych pracownika zamawiającemu. Jakby podsumowując, my jako zamawiający musimy pamiętać o tym, że podmioty, którym przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej, rzeczywiście dostęp do danych osobowych, ta zasada jawności określona w artykule 3, jak najbardziej obowiązuje. Zatem te dane, którymi dysponujemy, chociażby w samym protokole przekazujemy, udostępniamy. Nie wszystkim, tylko stronom, którym to rzeczywiście przysługuje. Jeżeli chodzi o wykonawcę, to oczywiście dane zwykłe plus, co ciekawe, dotyczące czynów zabronionych, ale na pewno nie z kolei dane wynikające z artykułu 9 ust. 1, czyli szczególne kategorie danych. W zakresie podwykonawców, dane osobowe pracowników również możemy udostępniać ze względu na brzmienie wspomnianego wcześniej artykułu. Mam nadzieję, że te sytuacje zdarzają się dosyć rzadko. One bywają sytuacjami głównie konfliktowymi, wynikającymi z próby zaskarżania różnego rodzaju konkursów, czy też wyników zamówień publicznych. No i wtedy dopiero dochodzi do tej sytuacji, do tego momentu, w którym zastanawiamy się, które dane możemy udostępnić. Wychodząc z zasady minimalizacji danych, pamiętajmy, starajmy się zbierać jak najmniejszą ilość danych, za pomocą których możemy zrealizować cel, dla którego te dane zbieramy. Nie zbierajmy zbyt wielu danych, bo potem zaczynamy mieć problem, czy te dane możemy udostępniać, czy ich nie powinniśmy udostępniać. Przechodzimy zatem do pytania drugiego. Czy przy wysyłaniu e-maila powinniśmy w wiadomości mieć poniższy przykładowy zapis? Akurat tutaj pytający przytoczył taki często pojawiający się dopisek w stopce e-mailowej. Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś ją w wyniku błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy i jej usunięcie. Najczęściej ta wiadomość, ta informacja pojawia się w stopce, zatem zanim dotrzemy do tej stopki, to już całą tą wiadomość przeczytamy. O ile oczywiście nie jesteśmy zamierzonym adresatem tej wiadomości, no to już nie powinniśmy otwierać załączników. No, ciekawość ludzka to zupełnie inna rzecz, więc trudno powiedzieć, żeby ktoś ograniczył się do przeczytania tej wiadomości i rzeczywiście usunięcia jej. Natomiast zdarzają się jeszcze różnego rodzaju zapisy, zarówno w wersji angielskiej, jak i rozbudowane jakieś tam klauzulki w wersji naszej językowej i mówiąc najprościej, nie ma potrzeby, żeby taki zapis w naszej stopce e-mail widniał, ponieważ on przed niczym nas nie chroni. Jeżeli, wyobraźcie sobie, szanowni państwo, jeżeli wyślemy do kogoś listę wynagrodzenia i w stopce zawrzemy taką chociażby informację, że informacje, które zawiera niniejsza korespondencja, są poufne, skierowane tylko i wyłącznie do adresata, jeśli e-mail został odebrany przypadkowo lub w wyniku zaistniałej pomyłki przez osobę inną niż adresat, uprzejmie prosimy odbiorcę o natychmiastowe powiadomienie nadawcy i skasowanie wiadomości e-mail. Jeżeli odbiorca nie jest adresatem wiadomości, niniejszym informujemy, iż zapoznawanie się z treścią, która ona zawiera, jej kopiowanie i rozpowszechnianie jest nieuprawnione. Jest to daleko idąca suplikacja, albowiem trudno stwierdzić, że nie jest się zamierzonym adresatem. Jeżeli otrzymuje maila, to czuję się odbiorcą tego maila. Raczej nie jestem łącznikiem, który otrzymuje, przesyła dalej maile. Jeżeli ktoś się pomylił, to on tak naprawdę popełnił błąd. Jeżeli otrzymałem, tak jak już wspomniałem, tą listę z wynagrodzeniem, to ciężko powiedzieć, że zapoznanie się z tą treścią jest niezgodne z prawem, albo nie jestem do niej uprawniony, do zapoznania się z tą informacją. Otrzymałem ją, więc jestem uprawniony. Nie możemy tu zatem mówić o odpowiedzialności osoby, która otrzymała te dane osobowe. Rzecz jasna, w momencie, kiedy perfidnie, z premedytacją, taki niezamierzony adresat będzie rozpowszechniał te informacje, będzie czy publikował je w internecie, czy wykorzysta je i w tej sytuacji nastąpi jakieś naruszenie praw i wolności osób, których te dane dotyczą, rzecz jasna poniesie stosowną odpowiedzialność, ale te zapisy, te przykłady, te trzy przykłady zapisów do stopki wiadomości mailowej w niczym nas nie uchronią. Tak naprawdę wyraźnie musimy wskazać, że następuje w tym przypadku naruszenie ochrony danych osobowych. To z naszej winy, czy to zawiodły procedury organizacyjne, czy też rzeczywiście tylko jakaś była przyczyna techniczna, leżą one całkowicie po naszej stronie. To my dopuściliśmy się naruszenia i to my musimy dalej z tym naruszeniem postępować. Czyli powiadomić osoby, które tych adresatów właściwych, że wiadomość została wysłana nie do tej osoby. Jeżeli wiadomość zawierała, czy była kierowana do zupełnie innych osób, powinniśmy również te wszystkie osoby wskazać i poinformować o tym, że doszło do takiego naruszenia i rzecz jasna powinniśmy zgłosić takie naruszenie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami RODO. Także nie zalecam stosowania takich dziwacznych form zapisów, które nic nie wnoszą, nie mają podstawy prawnej i takiego skutku prawnego w żadnym wypadku nie odnoszą. Można byłoby się pokusić o informację, takie stwierdzenie, bo też ono się często pojawia, a mówimy o tajemnicy korespondencji. Tak, jak najbardziej tajemnica korespondencji jest określona i penalizowana w artykule 267 paragraf 1 kodeksu karnego. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, w przypadku adresu, czy w przypadku maila nie mówimy o tym, że było to zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej, też nie mówimy o tym, to jest nasza sieć, nasz internet, nasz router, nasz dostawca internetu, nasz program pocztowy, więc też się nie podłączaliśmy do obcej, do innej sieci telekomunikacyjnej, tym bardziej bez uprawnienia, co jest istotne. Lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenia, chyba nikt z nas, wchodząc do naszego programu pocztowego, nie dokonuje takich czynności, nie przełamuje ani nie włamuje się do tego systemu. Podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zatem, a zdarzają się też takie dopiski, nie możemy w żaden sposób straszyć ludzi taką odpowiedzialnością za przeczytanie maila skierowanego nie do siebie. To zbyt daleko idące i stanowczo Państwu odradzam stosowanie takich dziwacznych zapisów. Pytanie trzecie. Czy wywieszenie informacji o monitoringu jest wystarczające, aby spełnić wymogi RODO? Cóż, Szanowni Państwo, w niektórych przypadkach zdarza się tak, że administrator danych myśli, że spełni przepisy RODO, umieszczając taką informację, klauzulę informacyjną na stronie internetowej, umieszczając klauzulę informacyjną o stosowanym monitoringu na terenie obiektu, czy przed wejściem na teren, który jest objęty tymże monitoringiem i uważa, że RODO już ma w pełni załatwione, nic więcej nie musi robić. Myślę, że to jest bardzo, bardzo uproszczony model myślenia i stanowczo nie powinniśmy uważać, że realizujemy wszystkie przepisy prawa tylko dlatego, że taka klauzula informacyjna się pojawiła. Jeżeli chodzi o sam monitoring, to ze względu na obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pamiętać musimy jako administrator danych o przestrzeganiu zasad dotyczących przetwarzania. Czyli rzeczywiście znaleźć podstawę prawną, która pozwala nam na stosowanie monitoringu. Oczywiście w zależności od tego, jaki podmiot reprezentujemy, czy jesteśmy podmiotem publicznym, samorządowym, czy jesteśmy podmiotem całkowicie komercyjnym, wówczas zupełnie inne przepisy będą nas dotyczyły. Druga rzecz to jest właśnie realizacja obowiązku informacyjnego. Zatem jest to jeden z elementów, ta klauzula informacyjna, jeden z elementów, który musimy wykonać, jeden z obowiązków, który musimy wykonać, aby spełnić przepisy RODO. Kolejne obowiązki, które na nas spoczywają, to zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Czyli po pierwsze dopuszczenie osób tylko rzeczywiście wymagających dostępu do zapisu monitoringu, odpowiednie zabezpieczenie samego rejestratora, samych dysków, na których nagrywany i backupowany jest ewentualnie ten zapis monitoringu w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. Odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem z zewnątrz do takiego monitoringu. No, to często w filmach widujemy, że czy to służby, czy to przestępcy po kilku kliknięciach otrzymują nieograniczony dostęp do monitoringu jakiejś tam firmy albo w ogóle do monitoringu miejskiego. Większość oczywiście tych systemów stosowanych przez nas nie jest integrowana z sieciami, systemami komputerowymi, zatem i ten dostęp do monitoringu online również nie jest dostępny, ale tutaj uwaga, znam przypadki, gdzie rzeczywiście taki dostęp jest i rzeczywiście nawet na smartfonach służbowych pracownicy, upoważnieni pracownicy mają cały czas dostęp do tego monitoringu, nie tylko do zapisu, ale również do monitoringu na żywo. No i kolejny obowiązek, realizacja praw osób, których dane dotyczą. Jeżeli osoba, której wizerunek został zarejestrowany, zwróci się do nas o skorzystanie z przysługujących jej na mocy przepisów RODO praw, musimy potrafić te prawa zrealizować. Także samo powieszenie klauzuli informacyjnej nie jest jeszcze, nawet w świetle przepisów RODO, spełnieniem wszelkich obowiązków administratora danych. Ale mówimy tylko o przepisach RODO, ponieważ jeszcze mamy przepisy szczególne. Pamiętajcie Państwo, że tam, gdzie mamy przepisy szczególne, są one bardziej szczegółowe, zapewniają dalej idącą ochronę. Rzeczywiście stosujemy te przepisy przed przepisami ogólnymi, którymi są rzeczywiście przepisy ogólnego rozporządzenia. Weźmy dla przykładu kodeks pracy. Można byłoby wziąć inne ustawy, chociażby prawo oświatowe, ustawę o samorządach gminnych, czy w ogóle o samorządach terytorialnych. Tutaj skupimy się na kodeksie pracy, ponieważ on rzeczywiście jest najczęściej stosowany, czyli monitoring jest najczęściej stosowany w kontekście przepisów kodeksu pracy. Pierwsza rzecz, to cały czas mówimy o artykule 22 z jedynką przepraszam, 22 z dwójką, z indeksem drugim kodeksu pracy. Przede wszystkim musimy ustalić cel, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, w zależności od tego oczywiście, jaka formuła została w naszej firmie przyjęta. Musimy pamiętać również o 3-miesięcznym okresie przechowywania od dnia nagrania. Nie możemy przechowywać nagrań dłużej, bo może się przydadzą. Jeżeli mówimy tutaj już o celu, to przypominam również Państwu o tych pytaniach, które się pojawiają a propos wykorzystania monitoringu do monitorowania pracy albo do kontroli czasu pracy pracowników. To nie jest cel. Nie możemy w ten sposób zgodnie z kodeksem pracy określić celu stosowania monitoringu wizyjnego. Kolejny nasz obowiązek wynikający z kodeksu pracy to jest poinformowanie pracowników o wprowadzeniu monitoringu. Zatem nie może być sytuacji, że w piątek po południu przyjeżdża do nas firma instalatorska montująca system monitoringu wizyjnego. W poniedziałek przychodzą pracownicy, jak małpki patrzą na zainstalowane kamery. 2 tygodnie wcześniej musimy pracowników o takim pomyśle naszym poinformować. Kolejna rzecz, kolejny obowiązek. Każdego nowego pracownika musimy przed dopuszczeniem do pracy poinformować zgodnie z kodeksem pracy o celu, zakresie i sposobu stosowania monitoringu, o czym jest mówione bezpośrednio w artykule 22, paragraf 6 kodeksu pracy. Dobre pytanie, czy u Państwa, proszę sobie zweryfikować, czy u Państwa właśnie taka informacja na piśmie jest przekazywana. I tutaj o ile klauzula informacyjna może być w większości przypadków stosowana nawet ustnie podczas zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. No nie wyobrażamy sobie takich sytuacji w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego, ponieważ ciężko byłoby umieścić jakiegoś pracownika na krzesełku przed wejściem na obszar przetwarzania danych, który każdej wchodzącej osobie będzie recytował klauzulę informacyjną. Dlatego wywieszamy po prostu tablicę informacyjną odpowiednio, zawierającą odpowiednie informacje, plus oczywiście ten ideogram, piktogram informujący o kamerze. Natomiast kodeks pracy wyraźnie wskazuje, że na piśmie należy przekazać pracownikowi te informacje, o których mowa w artykule 22 indeks 2 paragraf 6. No i taki ostatni obowiązek wynikający bezpośrednio z artykułu 22 indeks 2 kodeksu pracy, obowiązek oznaczenia pomieszczenia i terenu monitorowanego w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż 1 dzień przed jego uruchomieniem. No to rzeczywiście jest ta jakby kontynuacja informowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu. Rzeczywiście, tak jak mówię, nie może być pracownik zaskoczony tym, że nagle monitoring jest uruchomiony i funkcjonuje. Proszę zatem zwrócić uwagę, że sama klauzula informacyjna nie jest jeszcze dostatecznym zrealizowaniem obowiązków spoczywających na administratorze danych na mocy RODO. I przechodzimy do pytania ostatniego w dniu dzisiejszym, pytania 4. Czy można umieszczać dane osobowe pracowników na stronie www? No wyobraźmy sobie naszego uśmiechniętego, radosnego pracownika i dane osobowe, które umieszczamy najczęściej na stronie. Po pierwsze jest to wizerunek, po drugie jest to imię i nazwisko, stanowisko. Często też oczywiście dla celów kontaktowych umieszczamy numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego oraz służbowy adres mailowy. Pamiętajmy, że w przypadku, kiedy adres mailowy nie będzie zawierał imienia i nazwiska naszego pracownika, nie będziemy traktowali adresu e-mail jako danych osobowych. Dlatego też pozwoliłem sobie pozostawić te dwie informacje zaznaczone kolorem białym, które musimy traktować jako, owszem, jakąś informację, ale nie konkretnie dane osobowe, bo nie odnoszą się one bezpośrednio do osoby fizycznej. Raczej mówimy cały czas o kontekście pracownika, a nie osoby fizycznej, której dane dotyczą. Niemniej jednak wizerunek, imię i nazwisko i stanowisko, o ile nie jest powtarzalne, musimy traktować już jako dane osobowe. Zatem, zgodnie z artykułem 22 indeks 1 kodeksu pracy, też mówimy o oczywiście znowelizowanym kodeksie pracy. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a następnie od pracownika enumeratywnie wskazanych danych. W tych danych osobowych nie ma mowy o wizerunku. Oczywiście warto zwrócić uwagę na to ostatnie zdanie, które pozwoliłem sobie zamieścić. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w paragrafie 1 i 3. No tutaj mówimy oczywiście o paragrafie 1, a kolejne informacje to są informacje z paragrafu 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. I jeżeli oczywiście przepis prawa będzie wymagał, aby nasz pracownik posiadał stosowną legitymację, która to legitymacja zgodnie z jakimś rozporządzeniem zawiera zdjęcie pracownika, no to rzecz jasna, będzie to dla nas podstawa do żądania od pracownika takiego zdjęcia. Pamiętajmy, że zgodnie z artykułem 22 indeks 1a kodeksu pracy pozostałe dane, które chcielibyśmy przetważyć w różnego rodzaju celach, możemy uzyskać na podstawie zgody. Ta przesłanka legalności w postaci zgody będzie jak najbardziej adekwatna do chociażby wizerunku, jeżeli będziemy mieli stosowny cel i taką zgodę otrzymamy. Również jeżeli chodzi o sam wizerunek, pamiętajmy o artykule 81 ustęp 1 prawa autorskiego, czyli ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który również wskazuje, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zatem wyraźnie koresponduje to z poprzednim omawianym przepisem, czyli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Innymi słowy, wywodzi się odpowiedź na to pytanie, że jak najbardziej można umieszczać dane osobowe pracowników na stronie www, o ile spełnimy podstawowe zasady określone w RODO, czyli będziemy mieli przesłankę legalności przetwarzania tych danych osobowych. Nie wynika ona, jak wskazałem, z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, czyli możemy jedynie uzyskać zgodę pracownika na umieszczenie tych danych osobowych, co wiąże się oczywiście też z obowiązkiem informacyjnym, czy z podaniem celu, zakresu i czasu przetwarzania tych danych osobowych, uprawnieniami osoby, której dane dotyczą, a która wyraziła zgodę, czyli że zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, szanowni państwo, są przepisy szczególne, o czym już też mówiłem wcześniej, które obligują administratora danych do umieszczenia danych osobowych, chociażby w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej. Takim przykładem jest artykuł 11 ustawy o ochronie danych osobowych, który wskazuje, że podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane, o których mowa w artykule 10 ust. 1 i 2, a jeżeli dobrze pamiętam, to mówimy o imieniu, nazwisku, adresie e-mail albo numerze telefonu kontaktowego inspektora ochrony danych, niezwłocznie po jego wyznaczeniu na swojej stronie internetowej. To jest przesłanka, która musi zostać zrealizowana i tutaj oczywiście zgoda osoby, której dane dotyczą, czyli zgoda inspektora, nie jest potrzebna, ponieważ mamy przepis prawa, który musimy zrealizować. Rzecz jasna, mówimy tutaj o imieniu, nazwisku, ale nie mówimy o wizerunku. Gdybyśmy chcieli na stronie, poza tymi informacjami o inspektorze ochrony danych, dodać jego zdjęcie, to tutaj już zgoda na przetwarzanie wizerunku będzie niezbędna. Kolejny przykład przepisu szczególnego to jest paragraf 11 ust. 1 punkt 3 rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Czytamy. Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP. Zatem znowu mamy przepis szczególny, mamy znowu nasze imię i nazwisko i musimy, zgodnie z tym przepisem, na stronie BIP-u umieścić informację chociażby o jednej z osób redagujących stronę BIP. Zatem kolejny przepis, który nas do tego zobowiązuje. Nie jest to jedyny, tych przepisów jest dosyć dużo, które wskazują na ten obowiązek, ale pamiętajmy, jeżeli umieszczamy dane na stronie, nie mamy pewności, czy możemy to zrobić zgodnie z przepisem prawa, czy też zażądać dopiero zgody, czy zażądać, to też głupio zabrzmiało, poprosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, aby umieścić je na stronie internetowej. Do tego jest inspektor ochrony danych, żeby taką opinię wydać albo znaleźć przepis prawa, który nam zalegalizuje to właśnie umieszczenie danych na stronie www. Pamiętajmy zatem, dla jakiego celu przetwarzamy dane osobowe naszego pracownika na stronie, musimy znaleźć tą przesłankę legalności przetwarzania. Czy to będzie zgoda, czy to będzie przepis prawa. Jeżeli będzie to zgoda, no to oczywiście zgoda zarówno z punktu widzenia ustawy, rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych, ale również ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tu w zakresie, rzecz jasna, stricte wizerunku, a tu oczywiście, jeżeli chodzi o wizerunek, no i te pozostałe dane, czyli imię, nazwisko. Jeżeli mówimy o przepisie prawa, realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych, to mówimy chociażby o artykułach kodeksu pracy, czy też właśnie wspomnianym już artykule, przepisie ustawy o ochronie danych osobowych, czy też właśnie paragrafie wskazanego rozporządzenia dotyczącego Biuletynu Informacji Publicznej i innych dokumentów. Może to się wydawać troszeczkę trudne, ale pamiętajmy o tym, co właśnie opowiadałem, szczególnie w momencie, kiedy nasz pracownik zgłosi sprzeciw albo zażąda, mówiąc najprościej, usunięcia swoich danych osobowych ze strony www. Wówczas, aby zrealizować ten przepis, to żądanie wynikające z przepisu prawa, żądanie naszego pracownika, musimy określić, jaka była przesłanka legalności, czy rzeczywiście to prawo może zostać zrealizowane. Znowu, Odpowiedź jest prosta. Jeżeli nie wiemy, no to po to mamy inspektora ochrony danych, żeby inspektor ochrony danych wskazał tą przesłankę legalności przetwarzania, a w związku z tym możliwe do egzekwowania, do realizacji prawa wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. I to tyle na dzisiaj, Szanowni Państwo. Po raz kolejny serdecznie zapraszam na drugi konwent inspektorów ochrony danych w Warmii i Mazur, który odbędzie się 26 października bieżącego roku. Z dumą informujemy o tym, że nasz konwent został objęty honorowym patronatem prezydenta Olsztyna pana Piotra Grzymowicza. Również z ogromną radością informujemy, że po raz kolejny patronat medialny nad naszym wydarzeniem sprawuje Polskie Radio Olsztyn i też bardzo się cieszymy, że naszym partnerem technologicznym został My Own Conference. Także zapraszam wszystkich. Miejsca jeszcze są. Co prawda coraz więcej mamy zgłoszeń. W chwili obecnej już ponad 220 czy 230 zgłoszeń na konwent jest. Proszę się nie obawiać, 500 miejsc mamy zagwarantowanych, także system na pewno wytrzyma. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy konwent@abiolsztyn.pl albo ewentualnie za pośrednictwem strony, tam też znajdziecie Państwo link do naszej poczty. Po raz kolejny, jak zwykle, również zapraszam do przesyłania pytań dotyczących ochrony danych osobowych, problemów, z którymi Państwo się borykacie. Natomiast następne spotkanie za tydzień będzie poświęcone bezpieczeństwu danych osobowych w systemach informatycznych. Będzie to już oczywiście pewna zajawka przed naszym konwentem, który w całości będzie poświęcony zagadnieniom związanym z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych, w systemach wideokonferencyjnych służących do pracy zdalnej, do kształcenia na odległość, ale na tyle dużo pytań się pojawia, że chciałbym właśnie w przyszłym tygodniu opowiedzieć Państwu trochę o tym bezpieczeństwie w systemach IT, o roli administratora systemu informatycznego, mówiąc najprościej informatyka, który jest w naszych firmach, w naszych strukturach, a który zapewnia to bezpieczeństwo informatyczne, a jednocześnie nadaje najczęściej uprawnienia do systemów informatycznych, zatem jest bardzo, bardzo ważnym elementem w naszym systemie ochrony danych osobowych. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę miłego dnia i zapraszam za tydzień. Do widzenia.